Tak jest. Teraz mamy w trybie jednego czytania, proszę Państwa, druk nazwy ulic, osiedla i skweru, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1209. W trybie jednego czytania referuje pan dyrektor, tak? Bo pani Kolińska, ale proszę się przedstawić do mikrofonu, dobrze? Do mikrofonu. Bogdan Baranowski, zastępca dyrektora Wydziału. Tak jest, pan zastępca dyrektora. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Izbo, przedstawię projekt uchwały. Proszę o ciszę, proszę państwa. Ulic, osiedla i skweru według druku 1209. Nadaje się następujące nazwy: ulica Bohdana Arsta w bezimiennej działce drogowej położonej w dzielnicy 15 Miszczejowice, łączącej ulicę Andrzeja i Józefa Załuskich z ulicą Franciszka Zabłockiego. Ulica Bolesława Orlińskiego, projektowanej przecznicy z ulicy Izydora Stella Sawickiego, położonej w dzielnicy 14 Czyżyny. Osiedle Awia, realizowanemu w dzielnicy 14 Czyżyny kompleksowi budynków pomiędzy ulicą Izydora Stella Sawickiego, ulicą Stanisława Kłosowskiego oraz osiedlem Dywizjonu 303, skwer Konika Zwierzynieckiego, obszarowi położonemu w dzielnicy 7 Zwierzyniec przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Otwieram zatem dyskusję, proszę państwa. Kto chciałby w kwestii zaprezentowanej projektu uchwały zabrać głos? Państwa, przypominam, że jest to w trybie jednego czytania. Otwarcie dyskusji powoduje możliwość zgłaszania poprawek. W momencie, kiedy dyskusję zamknę, tych poprawek nie będziemy już mogli zgłosić. Ale nie widzę chętnych do zabrania dyskusji, zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, nie ma dyskusji zatem nad poprawkami. Przystępujemy do głosowania tej uchwały. Bardzo proszę. Nie, jest obok. Proszę państwa, jest głosowanie, skończę to głosowanie i potem oddam oczywiście pani przewodniczącej prowadzenie obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 1209? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, czekamy na panią radną, na panią przewodniczącą. Proszę państwa, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. (27 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała), 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Formalne, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, z pytaniem formalnym do referenta, bo tutaj radni przegłosowali osiedle Awia. No ładna nazwa, ale tam jest wniosek dzielnicy na inną nazwę. I stąd moje pytanie, co będzie, jeżeli będzie wchodził kolejny projekt uchwały przez dzielnicę zgłaszany, ażeby to osiedle się inaczej nazywał? Szkoda, że pan radny nie zabrał udziału głosu w dyskusji, a pytałem grzecznie. Wniosek, znaczy pytanie formalne. Czy pan dyrektor jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo proszę. No, no więc tak też sądziłem, ale już. Panie przewodniczący. Krótko i zwięźle. To znaczy była propozycja, żeby nadać numerację od osiedla drugiego pułku lotniczego. Taki był wniosek Rady Dzielnicy. No tam prawdopodobnie trzeba byłoby zdefiniować układ osiedla drugiego pułku lotniczego i nadanie następnych numerów po ostatnim
mogłoby powodować potencjalne trudności ze znalezieniem właściwych bloków od osiedla drugiego pułku lotniczego nadane w tym rejonie. Dziękujemy panu dyrektorowi, proszę państwa.